pierwszy facet to dobry chłop był, co wbił w ścianę gwóźdź, zamknął sedes. Lecz tak jak każdy, on miał swoje hobby i nie był to wcale Mercedes. Nigdy temu nie zaprzeczył, że kręciły go trzy rzeczy. Nigdy temu nie zaprzeczył, że kręciły go trzy rzeczy. A były to cycki, ser rycki i Ignacy Krasicki. Cycki, ser rycki i Ignacy Krasicki. I oczywiście byli tacy, co się pytali, skąd Ignacy. A oni na to, że ten co trzeci to tylko takie eciepecie. Bo cycki, ser rycki i Ignacy Krasicki. Jajajaj, cycki, ser rycki i Ignacy Krasicki. Mój drugi facet, też dobry chłop, też dobry, lecz inny, piwa i fajek unikał. Kobiety pierwsze on wpuszczał do windy, lecz też miał, no też miał konika, a wręcz jak cowboy z Ameryki. I facet miał aż trzy koniki. A wręcz jak cowboy z Ameryki. I facet miał aż trzy koniki. A były to biust, coś na róż i Marcel Proust. Biust, oj, coś na róż i Marcel Proust. I często przy herbaty czarce się go pytała, skąd ten Marcel. A ja o niej na to, że ten trzeci to tylko bujda jest dla dzieci. Bo biust, coś na róż i Marcel Proust. Biust, coś na róż i Marcel Proust. Jej trzeci facet, ten w sumie ostatni, totalna odmiana, choć złotą. On kurtkę zawsze przynosił jej z szatni, lecz w sumie to dbał tylko o to, by czy to zima, czy wakacje, pielęgnować swe trzy pasje. By czy to zima, czy wakacje, pielęgnować swe trzy pasje. Czyli piersi, klub Chelsea i George Gershwin. Piersi, klub Chelsea i George Gershwin. I się pytali głównie młodzi, o co ci w tej piosence chodzi. Więc ja im odpowiadam szeptem, że chodził za mną taki refren. Cycki, ser rycki i Ignacy Krasicki. Biust, coś na róż i Marcel Proust. I piersi, klub Chelsea i George Gershwin. A teraz się bawimy. Ja mówię cycki, wy mówicie rycki. Ja mówię Ignacy, a wy Krasicki, okej? Okay? I cycki, rycki i Ignacy Krasicki. Ja mówię biust, wy mówicie coś na ruszt. Ja mówię Marcel, wy mówicie Proust, okej? Okay? I biust, i Marcel. Ja mówię piersi, wy mówicie klub Chelsea. Ja mówię George, a wy dopowiadacie sprytnie Gershwin, okej? Okay? Piersi, klub Chelsea i George.